po co obierać jabłko ze skórki, jak można je jeść ze skórką. I analogicznie, po co jeść banany ze skórką, jeśli można ich w ogóle nie jeść. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Zbigniew Podjadek, jestem doktorem nauk różnych i przeróżniastych tutaj na Akademii Powątpiewania. Wykładałem również na niestety nieistniejącym już Uniwersytecie Aekonomicznym we Wrocławiu. Jako że będę mówić o jedzeniu, pozwolą Państwo, że będę się posiłkował prezentacją. Chciałbym dzisiaj pokrótce, jednak w miarę wyczerpująco, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jemy? Dlaczego tak naprawdę jemy? Odpowiedź wydaje się być krótka i prosta. Jemy, bo musimy. Jemy, żeby żyć. Zapewne spotkali się Państwo z poglądem, jakoby jedzenie zapewniało nam energię niezbędną do poprawnego funkcjonowania naszego organizmu. To wszystko to bujda, proszę Państwa, o czym postaram się Państwa przekonać. Owszem, można odnieść wrażenie, że ewolucja tak pokierowała zmianami w naszym ciele, że odczuwamy głód, kiedy nasze ciało potrzebuje pokarmu. Jednak czy to nasze ciało potrzebuje tego pokarmu, czy może tak naprawdę nasz umysł? Przyjrzyjmy się temu. To od początku. Czym jest tak w ogóle jedzenie? No, ja bym powiedział, że właściwie jest to jedno z nielicznych źródeł szczęścia. I właśnie dlatego jest tak istotne. Bo co robią ludzie nieszczęśliwi? Tracą radość z życia, stają się mniej produktywni, popadają w otępienie czy nawet depresję. Potrafią w skrajnych przypadkach odebrać sobie życie. Możemy sobie jedynie wyobrazić, jak podniósłby się procent ludzi popełniających samobójstwa z powodu przytłaczającego smutku i ogólnego braku radości, gdybyśmy nie mieli możliwości jedzenia. Niestety, nie możemy, i dobrze zresztą, przeprowadzić bezpośredniego eksperymentu. Jednak ciąg przyczynowo-skutkowy jest logiczny i prosty. Po części wręcz nawet intuicyjny. Żebym nie został źle zrozumiany, powtórzę. Obecnie jedzenie jest nam wręcz niezbędne do życia. Jednak nie z powodów przedstawianych nam w środkach masowego przekazu. Przecież z głodu pośrednio boli nas żołądek, prawda? Z głodu jesteśmy osłabieni, z głodu źle się czujemy. Dlatego też potrafimy przecież jeść rzeczy, które no niekoniecznie nam smakują, prawda? Bo nas do tego przyzwyczajono nas. Rodzice mówią, jedz. Społeczeństwo mówi, jedz. Nasze ciało nawet już zaczyna mówić, jedz. Ale dlaczego? Tą przyczyną nie jest potrzeba dostarczenia czegoś żołądkowi. Tylko co? Tylko polepszenie naszego bytu. Nie umniejszam wartości jedzenia, tylko staram się uzmysławiać po prostu, w czym tak naprawdę tkwi ta istota i wartość jedzenia. Kłamstw na ten temat jedzenia krąży sporo. Na przykład każdy słyszał o powiedzeniu: apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zatem, zgodnie z tym zdaniem, stosunek jednego do drugiego wygląda w następujący sposób. Że apetyt rośnie proporcjonalnie do spożytego jedzenia. Nie jest to istotne, w jakim tempie. To jest tylko poglądowy rysunek, prawda? Ja jednak przebadałem tę sprawę i sporządziłem wykres na podstawie wyników badań. I proszę spojrzeć. Powtórzę, to jest przedstawienie stosunku ilości spożywanego jedzenia, tak, do odczuwanego apetytu. Jak zaraz Państwo zobaczą, z tych niezależnie przeprowadzonych badań możemy zaobserwować ciekawe rzeczy.
początkowej fazie jedzenia rzeczywiście apetyt rośnie. Jednak już pod koniec tego etapu widać wyraźne spowolnienie. Wręcz zanik tego procesu. Można by powiedzieć, że wszystko się zgadza. Przecież tak miało być. Dokładnie takie wyniki sugeruje zdanie, któremu się przyglądamy, prawda? Otóż, jakby to powiedział pewien znany człowiek, otóż nic bardziej mylnego. Popatrzmy na następną część wykresu. Tutaj już wyraźnie widać wyhamowanie wzrostu apetytu w pewnym maksimum, które dla każdego człowieka może być różne. Zakładamy, że jest to jeden, czyli maksymalny apetyt. I po osiągnięciu tego maksimum rozpoczyna się jego spadek, tego apetytu. I linia na tym wykresie zaczyna mocno opadać. Nie poprzestaje jednak na osi X, spada dalej, poniżej zera. I tutaj domyślają się Państwo, co się dzieje w przypadku, gdy dochodzimy do minus 1. Zatem powiedzenie apetyt rośnie w miarę jedzenia jest co najmniej nieprecyzyjne. Co najmniej nieprecyzyjnie. Nieprecyzyjne. Znacznie bardziej prawdziwe wydaje się sformułowanie tego w następujący sposób. Apetyt przez pewien krótki, początkowy okres jedzenia rośnie do pewnego maksimum. Po czym, warto dodać, następnie dwa razy szybciej spada, by przekroczyć skalę czerpania przyjemności z jedzenia i dotrzeć po pewnym czasie do punktu, gdzie to jedzenie się zwraca. Nie mamy dużo czasu, więc przez kolejne przykładowe powiedzenia przejdę szybko. Jakie mamy jeszcze powiedzenia? Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. To powiedzenie z kolei jest bardzo krzywdzące. Nie popieram generalizowania. Uważam to najzwyczajniej w świecie za bardzo słabe. Tak więc nawet nie będę komentował tego. Kto zjada ostatki, ten jest piękny i gładki. Ostatki to zwykle śmieci. Więc może coś w tym jest? Ja nie sprawdzałem i wolę nie próbować. Dobrze, dam też możliwość zadania pytania, na które oczywiście z chęcią odpowiem w miarę możliwości. Proszę bardzo, pytanie od publiczności. We wszystkich mediach oraz od tak zwanych specjalistów można usłyszeć, że jedzenie jest nam niezbędne do życia i nie dostarczając go umrzemy. Dlaczego tak mówią? Kłamią. To rozumiem, ale jaki mają w tym cel? Jedzenie to obecnie biznes. Podobnie jak i inne usługi. Wmawia się nam, że czegoś potrzebujemy, by móc nam to sprzedawać. Podczas rozmowy z profesorem Niejadkiem usłyszałem od niego, że bez handlu i obracaniem jedzeniem gospodarka, którą mamy dzisiaj, by błyskawicznie upadła. To byłby ogromny kryzys, na który obecnie nie jesteśmy zupełnie przygotowani, więc nie możemy się tego od tak pozbyć. A narracja wmawiająca nam, że potrzebujemy czegoś do życia, jest stosowana przecież od dawna. Nie zaśniesz bez tego naszego leku. Nie będziesz się dobrze czuł, jak nie weźmiesz tych witamin. Nie przeżyjesz bez jedzenia. Niedobór jedzenia nie powoduje chorób. To wszystko to jest efekt palacebalo. Proszę Państwa, powtórzę jeszcze raz na sam koniec. Nie zachęcam do odstawienia jedzenia. Prawdopodobnie nie będzie to miało dobrych skutków
z powodu ogromnego przyzwyczajenia, którego się dorobiliśmy i na dłuższą metę prowadzi do co najmniej poważnego osłabienia ciała. A nawet jeśli nie jest nam to jedzenie niezbędne i przeżylibyśmy bez niego, to warto jeść, by chociaż z tego czerpać radość. Dziękuję.